Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed 2015, moi drodzy. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I dzisiaj nie będziemy... Zostawimy moją Hondę na razie na bok. Odstawimy. Bierzemy dzisiaj BMW E46 i zobaczymy, co się uda zrobić z tym samochodem. Tak, na pewno można tutaj dużo zrobić pod względem osiągów. Chciałbym, aby to było moje auto w moim garażu zrobione na... przyczepność, czyli na grip. Wybierzemy sobie body kit! Woo! Można zrobić jednak z tego znaczy BMW GTR-a z Most Wanted. Zobaczcie, od razu samochód jest obniżony. What the fuck? Yeah! Bierzemy oczywiście, kurde, za każde pieniądze. Moi drodzy, mamy zajebiste BMW. Jeszcze można tu maskę chyba zmienić. Na standardową albo tą, haha, zajebiście, no kurde, już się bałem, że nie będzie można nic z tym zrobić, a tu jednak. Jeszcze można obniżyć, jeszcze można ten samochód obniżyć, to jest niesamowite. Można przechylić, ale ja wolę, żeby był nachylony taki bardziej do przodu. Obniżymy. Rozstaw, o Boże, zajebiście wygląda. Tutaj nachylenia już niewiele można zmienić. Pochylenie kół. Leciutko, leciutko. Nie chcę, żeby było tak hardkorowo, jak w tych Toyotach robią. Z tyłu bym nawet chciał bardziej na równo. O, myk, 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 myk. Ja, wiecie co, zostawię te standardowe felgi. A co? Nie szkodzi mi, nie? Czyli tu są już gotowe malowania, a tu są zapisane moje. Czyli mogę je zastosować do każdego samochodu praktycznie. Mimo, że nie mam już tego Mustanga Fox Body, to dalej mam to malowanie, które mi zostało po nim. I są też takie już gotowce, prawda? Ciekawe, czy będą też dostępne... O, zobaczcie! Jednak zwiększa się ten styl. Nie wiem, o co tutaj chodzi i do czego to jest. Ale zwiększa się ten, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, że to taki zielony pasek się tutaj jakby wypełnia pod względem, jak zmieniam tutaj... O, malowanie, no nie? On się tutaj... dopełnia w jakiś tam sposób. Czy to po prostu chodzi o to, że wykorzystaliśmy już jakiś tam limit naklejek albo coś? Nie wiem. Od czegoś to jest. Zobaczymy sobie później. Dobra. Nie wiem, jaką tu naklejkę wybrać. Omalowanie właściwie, nie naklejkę. Drift. To na pewno nie będzie samochód do driftu. Dajmy sobie taki niebieski. A co? Szkoda, że nie ma tego malowania z Most Wanted, ale na pewno można je odtworzyć. Nie będzie problemu. Dobra. Myk. I teraz tak. Ustawimy sobie na grip. Czyli na przyczepność. Teraz chciałbym kąt skręcania, sterowania, właśnie. Tu mi chodzi o to, aby ten kąt był szerszy, a w ogóle to wam pokażę może. Najpierw weźmiemy sobie tak, jak nam producent tutaj, czy twórcy, jak nam tu zaproponowali. I zobaczymy, jak się będzie jeździło tym BMW. To jest standardowe BMW z zajebistym bodykitem. Ja się bardzo cieszę, że on jest dostępny w tej grze, bo możemy się poczuć troszeczkę jak Most Wanted, albo jak bardziej w Carbonie, prawda? Bo w Carbonie w sumie było to BMW, tylko że nie mogliśmy go mieć cały czas, tylko pod koniec gry i chyba na początku. Znaczy na początku i chyba pod koniec. Nie no, pod koniec i na początku, no dobra. Mamy BMW GTR. Wow! Całkowicie stokowe. Jest to auto zrobione na przyczepność. Więc nie wchodzimy tu w drift, nie wchodzimy tu w zakręty driftem. Nie da się, po prostu naciskam hamulec. Zobaczycie, co się stanie, jak zaraz zaciągnę ręczny. Który nie jest hydrauliczny, to jest zwykły ręczny. Auto w ogóle nie chce driftować. Nie ma takiej możliwości. A natomiast ja bym tutaj troszeczkę polepszył ten kąt skrętu, bo troszeczkę... Wydaje mi się, że samochód jest taki, widzicie, ospały. On jest bardzo przyczepny, ale jest po prostu ospały w tym skręcaniu. Nie jest żwawy. Ja bym chciał, aby właśnie reakcja na ten mój skręt była dużo szybsza, żeby mógł omijać się trafiki i tak dalej. Bo pokonywanie zakrętów teraz powinno przebiegać w ten sposób. Hamuję, pokonuję zakręt, rozpędzam się, jadę dalej. Podczas gdy mamy na przykład taką moją Hondę z przygotowaną na drift, cały czas jedziemy praktycznie na pełnym gazie, ewentualnie regulując go, jeśli chcemy sobie jakoś tam w konkretny sposób ten drift pokonać, tak zrobić.
A tutaj będziemy musieli robić to zupełnie tak, jak robią to kierowcy na torach wyścigowych, czyli dohamowujemy przed zakrętem, ładnie go pokonujemy czysto. Więc jest to zupełnie inny styl jazdy niż w przypadku takiej jazdy driftowej. Niemniej oba te style jakby się uzupełniają. W sensie żaden z nich nie jest ani gorszy, ani lepszy. Każdy gracz sobie po prostu dobiera. Robi sobie samochody tak, jak chce, żeby się prowadziły. Reakcja na ruch kierownicy. O to mi chodzi. I zobaczmy, czy samochód będzie wchodził w drift. Troszeczkę lepiej skręca, ale wydaje mi się, że jest dalej ospały. Chociaż jest to też sprawa tego, że kąt skrętu jest chyba za duży, wiecie? Jest to chyba zasługa tego też, że nie da się tym driftować. No po prostu się nie da. Mamy tutaj słabe części tuningowej. Tego to jest zasługa, że ten samochód jest troszeczkę taki mało skrętny, słabo przyspiesza, ale myślę, że jak troszeczkę go tutaj ulepszymy, to będzie się dużo, dużo lepiej zachowywał na tej drodze. Dużo lepiej przyspieszał, oczywiście będzie dużo bardziej żwawy. I też jestem ciekawy, jak będą wyglądały wyścigi, no bo tak, większość wyścigów, które tutaj mamy dostępne, na przykład tutaj musimy zdobywać punkty, prawda? Swoją umiejętność w zakresie driftów i ścigania się, wiecie, jak najszybciej i popisu się driftami. No właśnie, i ten musimy na przykład wyścig zrobić driftując, a moje BMW w ogóle się do driftu nie nadaje. Jestem ciekawy, czy jak dojadę jako pierwszy, to czy wygram ten wyścig, czy będę musiał na siłę używać jakiegoś tam driftu, no nie? No bo tutaj nie ma tak, że ulice są nasmarowane jakimś tam olejem albo czymś śliskim, jakimś mydłem, tylko po prostu musimy odpowiednio stunigować swój samochód, żeby on driftował. Nie ma tak jak w Undergroundzie, że wbijasz sobie nagle golfem z napędem naprzód i na odpowiednim wyścigu ładnie driftujesz, tylko auto musi mieć napęd na tył oczywiście i musi po prostu być odpowiednio przygotowane do tego driftu. Dobrze, ja sobie tutaj troszeczkę stuninguję samochód pod względem osiągów. Teraz najwyższa prędkość to jest 291 km na godzinę. Niedużo jak na NFS-y, prawda? Ale mi to w ogóle nie przeszkadza. Moc silnika 391 koni mechanicznych. Nie pamiętam, ile było standardowo. Chyba gdzieś około 200. Nie więcej. Nie wiem nawet. Gdzieś tam było. Ale na pewno nie tyle co teraz. Od 0 do setki 4,23. Tak. Jeszcze musimy sobie zajrzeć tutaj. Ciśnienie. Reakcja kąt. Musimy zmniejszyć kąt. To wyłączone, to wyłączone. Kontrola startu, ok. Tu musimy sobie układ różnicowy otworzyć. I siła docisku jest troszeczkę może za duża. Siła hamowania. Mocne hamulce blokują koła wcześniej, wprowadzając auto w poślizg. Czyli damy sobie troszeczkę słabsze. Rozkład siły hamowania. Dajmy na tył bardziej. Przyczepność opon jest ok. Siła hamowania ręcznego damy dużą. Chociaż ja ręcznego nie będę raczej tu używał, bo się do takiej jazdy dokładnej nie używa. Takiej przyczepnej jazdy raczej się nie używa ręcznego. Sztywność sprężyn sztywne. Stabilizatory sztywne, przechył poprzeczny pojazdu. Moc, nitro, zawsze daje nitro na moc i ok. Mamy to zmodyfikowane. Ach, zobaczcie sobie. Wow. Dobra. No i zobaczymy, jak ten samochód będzie śmigał teraz. Pojedziemy sobie ten wyścig, o którym wam wspomniałem. I zobaczymy, jak się będzie spisywało. I właśnie, czy będziemy musieli robić te drifty, czy też nie? Sprawdzimy sobie to wszystko. A co? Co ja będę gdzieś tam czytał jakieś poradniki? Jestem z Polski, kurde. U nas się wszystko sprawdza empirycznie, a nie czyta się jakieś poradniki. Daj spokój. Dobra. Nie no, poradniki też są ważne, bo się dowiedziałem paru rzeczy istotnych. Dobra. Jak to teraz jeździ? No teraz samochód jest bardziej żwawy. Nie tak, jakbym jeszcze chciał. Czy troszeczkę go chyba zaczęło zarzucać? Nie, dalej nie wchodzi w ten drift, jest tak jak chciałem. Użyłem kilka razy ręcznego. Zobaczcie, co się dzieje. Nic się nie dzieje.
Nawet nie da się zawrócić. Nawet chyba kapora nie spala, nie zrobię bączka. Nie da się, po prostu się nie da. Ale mam już nitro, jest to inne nitro niż mam zainstalowane w Hondzie. Jest to nitro za... po prostu uzupełniające się z czasem. I ono działa sobie tak, no nie, jedziemy sobie szybko i to nitro uzupełnia się z czasem. No i lecimy. Zobaczymy, czy uda mi się tutaj wygrać. Wow, mamy tu... o, mamy piękne samochody. Dobra. Ale się wszyscy porozbijali, no to są słabiaki. Dobra. Więc tak to sobie wygląda. Macie porównanie, w poprzednim odcinku jechałem tutaj Hondą i cały czas driftowałem. I moim zdaniem ten wyścig był, tamten wyścig był bardziej dynamiczny. Zobaczcie, że tutaj przede mną Mustang Boss ładnie poleciał driftem i wcale dużo nie stracił na tym. Podczas gdy ja jadę sobie ładnie robiąc zakręty, jeden za drugim. I mam cały czas 0 punktów. Nie wiem, czy uda mi się to wygrać, mimo że ci panowie tutaj z przodu jadą cały czas driftem. Na każdym zakręcie! What the fuck? Rozbijają się nawet, oh man. Znaczy, oni mają na pewno dużo lepsze samochody. Ja stunigowałem moje BMW, ale tylko za 20 tysięcy dolarów, więc nie jest to taki mocny tuning i troszeczkę może pod względem osiągów odstaje od tych panów tutaj. Wow, ależ wyskoczyła ta RX-7. No i jak widzicie, nie da się tym driftować, więc muszę przed każdym zakrętem dość ostro hamować. Print. O, to jest wyścig od punktu do punktu za 3500 dolarów. No i zobaczymy, jak tutaj poradzi sobie BMW na wyścigu taki, myślę, że na miarę osiągów mojego auta, jak obecnie mam stunigowanego. Troszeczkę jest uszkodzone, oj, oj, nie fajnie, wyłączyłbym te uszkodzenia, ale trudno. No i zobaczymy, może teraz uda się wygrać. Nie? Okej. Lecimy. Mamy tutaj do czynienia z Suprą, chyba dwoma Golfami. Ktoś tam jeszcze z przodu jedzie. Tak, jedzie chyba BRZ-ka. I jedzie kolejny Golf? Nie, to jest coś innego. Dobra, muszę patrzeć troszeczkę na mapkę, bo nie znam jeszcze za bardzo dobrze tej mapy gry i wszystkich zakrętów. I zostawiłem gnojków z tyłu. Tak, moje auto nie osiąga jeszcze zabójczych prędkości, ale spokojnie. To jest tak naprawdę... no, początek gry, początek tuningu tych osiągów. A poza tym stunigowałem bardzo słabo moje BMW i zanim będę tu osiągał prędkości na poziomie 300 km na godzinę, minie trochę czasu. Dobra, i teraz właśnie ten moment, kiedy musimy przyhamować, a nie driftować. Supra mi wyprzedziła. Jeździ strasznie. Kto to w ogóle jest? Karla jakaś. Jeździ strasznie, ale... ale już zostawiłem z tyłu, nie ma szans ze mną. Ekstra. 260, tutaj tak troszeczkę z góry jest. O, 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 taksówka. 220. No i takie prędkości się na razie tutaj osiąga w tym LFS-ie. Nie są one zabójcze. Ale jakieś są. Dobra. Tutaj mamy... no i jak się spycha, dziad jeden. Ale bym tu fajnie poleciał tym, moją Hondą. Ło, człowieku. Ja już bym był na mecie. No i Supra, jesteś moja. W ogóle ta Supra nie ma żadnego tuningu wizualnego. Niektóre samochody są fajnie tu stunigowane, a niektóre bardzo słabo. W sensie te boty, no nie? Jak mi policja kwerelnie wyjechała. Dobra. Stawiliśmy z tyłu, ale się wszystko ładnie świeci. Ja dziękuję. Ja jestem bardzo ciekawy, jak ta gra będzie wyglądała na PC-cie. Naprawdę. Na konsoli wygląda ładnie. Chociaż na moje oko rozdzielczość w tej grze, jaka teraz jest, to jest 720p, a nie 1080.
I wydaje mi się, że ta rozdzielczość jest przeskalowana do 1080, naprawdę. Kiedyś właśnie też tak nagrywałem, że nagrywałem 720 i skalowałem to podczas renderingu do 1080p. I wideo wyglądało dokładnie tak jak tutaj, czyli nie było takie ostre, takie super ostre, jak macie to w przypadku gier pecetowych. To jest tu widoczne, naprawdę. Ja myślę, że ta gra pięknie będzie wyglądała na pecetach, będzie po prostu niesamowita, będzie fajny efekt prędkości dzięki 60 fpsom. Po przesiadce z takiej konsoli na peceta to będzie taki szok prędkości, że szok, więc jest... szok prędkości, że szok. Myślę, że będzie można... Myślę, że warto poczekać po prostu na... Aha, tu muszę zawrócić. Warto poczekać na wersję pecetową, na pewno będzie się fajnie grało. Dobra, wejdziemy sobie do garażu i troszeczkę zrobimy ten samochód na drift. Tylko, że tak, zainstalowałem tutaj opony na przyczepność, czyli na grip. I mogę mieć teraz problem z tym, aby zrobić, żeby ten samochód bardziej driftował, wiecie. Zobaczymy. To weźmy sobie tak. Chodzi mi o to, aby troszeczkę tylko go zarzucało, nie? Nie jakoś tam hardkorowo, ale żeby troszeczkę. Siła docisku damy na połowę. Hamowanie damy więcej. A rozkład siły hamowania przód. No i tutaj mam przyczepność opon, o której wam mówiłem. A i nie mogę tego suwaka ustawić, dziwne. Siła hamowania ręcznego mała. No i okej. Typ nitra bym zmienił, bo to takie ładowanie się podczas podczas wymijania, powiedzmy, trafików albo robienia driftu bardziej mi pasowało. No, w sumie nawet takim samochodem nie driftującym omijamy trafiki albo jedziemy za jakimś samochodem, wykonujemy tego typu rzeczy, które uzupełniają to nitro. A takie nitro, które się uzupełnia tutaj z czasem, no czasami jest to... czasami za długo się czeka i denerwuje mnie to. Ale dobra, najpierw zobaczymy sobie, jak będzie teraz moje BMW się sprawowało na drodze. Zainstalowałbym tu lepszy pancerz, bo troszeczkę za szybko się niszczy ta karoseria. Zobaczymy, czy to może teraz driftować. Słuchajcie, samochód dalej nie chce driftować. Ale może robić już bączki. Może sobie już bączkować. Mocy jest co prawda tutaj mało, bo jeszcze nie stunigowałem tego samochodu jakoś hardkorowo. Ale jestem ciekawy, jak będzie się auto teraz zachowywało w kanionach, więc teleportujmy się właśnie tutaj. Myślę, że możemy się teleportować. Myk. Tu. Myk. Myk. I zobaczymy, czy będzie driftowało. No raczej wątpię. Może przy większych prędkościach, ale pamiętajcie, że mamy tutaj zainstalowane opony na przyczepność, a nie na drift i może być z tym właśnie problem. Zobaczymy. Zależy mi na tym właśnie, żeby ten samochodzik delikatnie driftował, delikatnie, żeby mu tą dupkę zarzucało. Coś tam traci przyczepność. Jest lepiej niż było, ale to jeszcze nie jest to. Chociaż już fajniej skręca. Okej. Zdecydowanie lepiej skręca teraz, bo troszeczkę zarzuca ten samochód. Tracę delikatnie kontrolę podczas takiej ostrej jazdy na zakrętach. Ale myślę, że zdecydowanie lepiej się teraz tym samochodem skręca. Mimo, że na tym gripie w ogóle jakoś się nie da jeździć, wiecie? Na tym totalnym gripie. Nie wiem, gdzie to będzie właściwie przydatne. Teraz dość ostro zahamowałem i widzieliście, że samochód nawet delikatnie zadriftował. Więc myślę, że aby zrobić drift na takim ustawieniu, musiałbym przed zakrętem ostro zahamować i gaz. I zobaczcie, co się dzieje. Naprawdę BMW bardzo ładnie poleciało
I powiem wam, że ten drift przypominał mi troszeczkę w takim odczuciu driftowanie z Need for Speed Hot Pursuit. Naprawdę. Tylko tak, trzeba mieć dużą prędkość. I wtedy się ładnie wchodzi. I co ciekawe, ten drift jest bardzo stabilny, to jest dziwne. Czy zaraz puścimy taką plotkę może, że opony do gripu są lepsze do driftu, bo ten drift jest stabilniejszy wtedy. A to jest tak dużo opcji teraz do testowania, pewnie jeszcze będą jakieś bugi w tej grze z tym związane, z tym driftowaniem, które będą gracze wykorzystywać. Ale na obecną chwilę wygląda to naprawdę spoko. Widzicie, o, fajny jest ten drift teraz. On jest taki delikatnie ociężały, ale bardzo, bardzo stabilny. Zobaczcie, kurde, no zajebiście ten samochód driftuje. I trzeba się naprawdę postarać, żeby w ten drift wejść. A podejrzewam, że jak będę miał tutaj już dużo mocy, bo te ulepszenia osiągów naprawdę nie są tu jakieś hardkorowe. Jak już będę miał więcej mocy w tym BMW, no to wtedy auto będzie ładnie leciało bokiem. Mówię ładnie, nie tak nerwowo jak moja Honda, ale naprawdę bardzo ładnie, bardzo czysto, bardzo długo. No, to może być ciekawe. Zobaczmy jeszcze tutaj. Bardzo fajnie wygląda ten drift, naprawdę bardzo mi się podoba. Ja wam tam mówiłem w poprzednim odcinku, że bardzo lubię takie długie, może nie z dużym kątem, ale długie, płynne drifty. To BMW tak właśnie driftuje, tylko trzeba mieć odpowiednią prędkość, jednak jak się jedzie... O, jak ładnie, po prostu no pięknie ten samochodzik się zachowuje podczas driftu. I takie chciałem mieć właśnie BMW, teraz tylko jeszcze zwiększyć moc. A może coś jeszcze troszeczkę dostroję i naprawdę ten samochód będzie jednym chyba z najlepiej prowadzących się aut w moim garażu. Kurde, no fantastycznie się jedzie tym autem teraz. Ten driftik jest taki właśnie jak chciałem. Może tak być, może się okazać, że rzeczywiście te opony na grip będą lepsze do driftu. Paradoks, co? Ale rzeczywiście można się tak fajnie tymi ustawieniami tutaj pobawić, że można do takich wniosków dojść i takie ustawienie sobie zrobić do aut. Oj, słabo, słabo, za dużo prędkości straciłem. Trzeba długo tego hamulca używać. Może właśnie ustawię bardziej balans na przód do tych hamulców. A zobaczcie, co to BMW robi. No, tak ładnie zakręt wziąć. O, ależ pięknie. I to są naprawdę bardzo słabe osiągi tutaj w tym aucie. A driftuje pięknie. Także jeszcze na pewno kąt skrętu można by było tutaj polepszyć, osiągi zwiększyć i to będzie perfekcyjne auto do jazdy. Moi drodzy, na dzisiaj bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że cieszycie się tak bardzo jak ja z tego, że mamy piękny bodykit w tym NFS-ie do naszego ukochanego, kultowego wręcz BMW. Dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że pojawicie się na następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.